Początek dwa słowa, dosłownie dwa, trzy zdania o sobie. Nazywam się Duczmański Mariusz. Finansami zajmuję się od wielu lat, ponieważ temat multilevel marketing nie jest mi obcy, ponieważ od ponad 20 lat tematem się interesuję i w różnych firmach miałem okazję być. Od 2000 mniej więcej 7 zajmuję się usługami online, chociaż tu pisze 2012, ale mniej więcej 5 lat już wcześniej to były pierwsze firmy, z którymi się zetknąłem. Natomiast wcześniej też prowadziłem przez wiele, wiele lat dużą multiagencję bankową, ubezpieczenia, prowadziłem też multiagencję ubezpieczeń autoryzowaną, a inwestorem w firmie Skyward Community jestem od 2016 roku, więc łatwo policzyć, że w marcu minęło 6 lat. No i cieszę się, że spotkałem się z tą firmą, ponieważ uważam, że to jest jedna, jeśli nie najlepsza firma, którą pewnie w życiu na swojej drodze gdzieś tam spotkam. Myślę, że również w Państwa wypadku będzie tak samo. O tym postaram się Was przekonać i upewnić jeszcze bardziej podczas dzisiejszej między innymi prezentacji. Więc przejdziemy do szczegółów. Tutaj jeszcze krótka migawka z tego, co mogliśmy zobaczyć 3 lata temu. Byliśmy pierwszą wycieczką w szarży na budowie, więc na własne oczy też widzieliśmy również początek tego, co tam się działo. Dzisiaj to zmieniło się diametralnie, jest nie do poznania jako technopark w szarży. I oczywiście te główne dwie trasy, 2,4 km na tym odcinku testowym, one są w tej chwili kończone. Wykonane będą bardzo ważne prace, ponieważ na jednym odcinku będą wykonane prace związane z testem kolei miejskiej. Natomiast w okolicach grudnia, stycznia kargo towarowe, duże kontenery, będzie test szybkości 100 km na godzinę. I to będzie miało tak naprawdę taką będzie kropką na i, aby rozpocząć fizyczną pracę również tych kontraktów, które są już podpisane. Wiemy, że prace już się rozpoczęły, tak zwane studio wykonalności zostało rozpoczęte przy kilku projektach, natomiast fizyczna tutaj praca związana z fizyczną budową rozpocznie się w ciągu kilku tygodni po tych testach, które ostatecznie muszą przejść. Muszą być wszystkie parametry związane między innymi z szybkością, które jest w dokumentacji zapisane, jeśli chodzi o na przykład kolej miejską. Tego nie można było wykonać na Białorusi, ponieważ tam nie było takiego toru. Będzie to wykonane teraz tutaj w szarży w Emiratach Arabskich, gdzie ten odcinek 2,4 km jest wystarczający, żeby rozwinąć szybkość zarówno przy tym jednym torze miejskim. Zresztą tam już odpowiedni wiemy, że nasza maszyna, że tak nazwie, już jest podstawiona, więc tylko czeka na to, żeby być zakotwiczona. Te testy po wykonaniu właśnie, dokończeniu tych prac z tymi torami przejdzie. No i będzie można realizować fizyczne budowy pierwszych projektów komercyjnych. I później też cargo, które tak naprawdę zostało wdrożone w plan. Tego nie było w tych 15 etapach, o których mówimy gdzieś tam w biznesplanie, z tego względu, że sytuacja na świecie, rynek po prostu wymusił stworzenie coś takiego, bardzo dużych kontenerów właśnie do przemieszczania z dużą szybkością. Tutaj myślę, że będziemy liderem numer jeden na całym świecie. Przejdziemy wobec tego do programu partnerskiego. Plan marketingowy dla programu partnerskiego Skyward Community składa się z prostych awansów. Najpierw przejdziemy do tego, co otrzymujemy po rejestracji, ponieważ taką bardzo ważną osobą w naszym życiu w firmie w Skyward Community jest tak zwany sponsor, czyli osoba, która nas zaprosiła do firmy, osoba, która powiedziała nam o tym, że istnieje taka nowa technologia, ale że również też możliwość jest zarabiania w międzyczasie poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów, mówienie o tej technologii, dodatkowych bonusów w postaci właśnie wypłat na nasze konta. Po prostej rejestracji, którą wykonamy z otrzymanego linku, otrzymujemy
po elektronicznym zatwierdzeniu programu partnerskiego, fajne biuro online. Dużo narzędzi dla partnerów, między innymi tu widzimy, otrzymujemy kilka linków, pięknych stron internetowych, pod które jest podpięty nasz numer ID i nie ma możliwości, żeby ktoś wszedł z naszego numeru, zarejestrował się z innego polecenia, więc te stronki, które otrzymujemy, naprawdę one są godne polecenia każdej osobie, nawet wymagającej, bo są naprawdę dobrze stworzone, jest w nich bardzo dużo materiałów, między innymi dwie strony są poświęcone, jedna w dużej mierze technologii, a druga w dużej mierze inwestycji. Dlaczego ta inwestycja jest dobrą inwestycją dla tych ludzi, którzy chcą mądrze ulokować swoje środki, zabezpieczyć je przed stratami, przed inflacją galopującą i innymi czynnikami, na które często nie mamy wpływu, to wtedy dajemy taką stronkę typową o inwestycji, link. I oczywiście z tego linku też może się ktoś zarejestrować, a kliknie rejestracja, to wyskoczy mu wtedy formularz rejestracyjny, ale wcześniej na stronie jest bardzo dużo materiałów, bardzo sporo filmów, które potwierdzają, że jest to naprawdę intratna inwestycja. Tak samo o technologii, dużo informacji na naszych stronkach. Również w materiałach dla partnerów dostajemy linki polecające do stron docelowych, one są trochę prostsze, ale też naprawdę robią wrażenie i ta ich wykonalność naprawdę jest na wysokim poziomie. Zresztą zachęcam zawsze wszystkich partnerów do tego, żeby przeglądać te materiały, sprawdzać, co w nich jest dokładnie w środku, żeby wiedzieć, jak wykorzystać pewne materiały, pewne fajne czasami informacje do rozmów z potencjalnymi partnerami, inwestorami. Przejdźmy zatem do programu partnerskiego. Mamy 7 takich, powiedzmy, awansów. Partner, konsultant, lider. To są 3 takie, powiedzmy, poziomy, gdzie niewymagana jest aktywność osób o niższym poziomie. Na przykład lider nie wymaga na przykład 3 konsultantów na niższym poziomie, żeby zostać liderem. Ale wymagane są oczywiście jakieś tam niewielkie inwestycje, żeby ten poziom uzyskać. Natomiast przy tych kolejnych poziomach master, expert, top expert wymagane są już kwalifikacje również osób o niższym poziomie. Czyli top expert na pewno będzie wymagał z niższym poziomem awansów ekspertów. Ekspert będzie musiał mieć masterów, odpowiednią ilość, żeby ten awans otrzymać. To jest jeden z wymogów. Do kolejnych 2 wymogów należy nasz osobisty wkład i wkład pierwszej naszej linii, która jest naszą najważniejszą linią, więc też najwyższy bonus otrzymujemy z tego tytułu. No i Sky Expert, to już na koniec też opowiem. Więc zobaczmy króciutko, po kolei kolejne stopnie. Partner tak naprawdę nie wymaga inwestycji, możemy rozpocząć zaraz po akceptacji programu partnerskiego, od razu możemy rozpocząć pracę. Poprzez polecanie oczywiście inwestycji innym osobom. Ja jestem oczywiście zwolennikiem, żeby mieć własną inwestycję, chociaż minimalną, po to, żeby być wiarygodnym dla osób, którym chcę proponować jakiś biznes. Natomiast nie jest to wymóg. Nie jest to wymóg. Można rozpocząć na zerowym koncie i zarabiać 15% bonusu z polecenia z osoby pozyskanej w formie inwestora do firmy, która staje się też udziałowcem, współwłaścicielem całej spółki, całego dobra, które tworzy nasza spółka. Tutaj widzimy, że partner, tak jak powiedziałem, zarabiał z 4 poziomów. Pierwszy poziom 15, czwarty 1. Zobaczmy kolejny. Konsultant. Konsultant $100 własnej inwestycji i 2 zaproszonych partnerów po $100 też inwestycji. Łączna inwestycja $300 i wtedy uzyskujemy w firmie status konsultanta. Pamiętajmy, że raz uzyskany poziom, status jest trwały, czyli nie ma tak jak nieraz w niektórych firmach, że jak tam jakieś kwalifikacje nie zrobimy w danym miesiącu, to spadamy niżej. Nie. Tu raz uzyskany poziom jest
stałe i trwałe. Konsultant sięga do 5 poziomów w głąb w strukturze. Lider jest to ostatni poziom, który nie wymaga kwalifikacji osób o niższym statusie, natomiast wymagana jest własna inwestycja w wysokości zaledwie 200 dolarów i 3 osoby, które zrobią to samo, minimum 200 dolarów. To jest podstawa. Natomiast łączny przypis na pierwszym poziomie osób zaproszonych do firmy musi wynosić łącznie 2000 dolarów i wtedy uzyskujemy status lidera. Zaczynamy tak naprawdę dopiero pracę w programie partnerskim, bo oczywiście są inwestorzy, którzy kupią pakiet 100 tysięcy, 500, milion lub więcej i to będzie ich cała praca, ponieważ ich interesują tylko udziały w firmie. Będą osoby, które działają, ale chcą też wykorzystać, znaczy kupią udziały, ale chcą też wykorzystać dobrze program partnerski, poprzez kilka dobrych lat zarabiać całkiem niezłe pieniądze i część na przykład wykorzystać je na swoje własne potrzeby, a część wykorzystać na przykład na zakup dodatkowych udziałów. Tak wielu robi osób. Ja również też tak przez te kilka lat robiłem. Lider, tak jak powiedziałem, podsumujmy, 200 dolarów własna inwestycja, 3 osoby z 200 dolarami i 2000 na pierwszej linii. 6 poziomów sięgamy na tym etapie. Kolejny poziom to poziom mastera. Tutaj zaczyna się kwalifikacja osób o niższym poziomie, niższym statusie. Czyli tak, 3 warunki, które zawsze trzeba oczywiście spełnić tutaj od tego poziomu. To własna inwestycja w wysokości 1000 dolarów, 5000 z pierwszego poziomu historycznie, oczywiście narastająco historycznie, to nie przypada, i 3 liderów na pierwszym poziomie. Jeśli mamy 3 liderów na pierwszym poziomie, 5000 przypis widoczny jest w naszych kontach i nasze 1000 dolarów, wtedy uzyskujemy status mastera. Pamiętajmy, że w narzędziach w zakładce dla partnerów mamy fajną zakładkę, która bardzo dokładnie nam wylicza, ile inwestycji wykonano na pierwszym poziomie, na kolejnych poziomach, ile łącznie nasza struktura zainwestowała, ilu mamy kwalifikowanych liderów i tak dalej. Wszystko to pozwala nam planować swoją pracę. Wiemy, co musimy wykonać, gdzie mamy słaby punkt, w czym musimy popracować, aby uzyskać wyższy status. W wypadku, tak jak powiedziałem, mastera, mamy tutaj te 3 warunki, 3 liderów, 1000, własna inwestycja 5000 na pierwszym poziomie, ale jak zauważymy, master zaczyna już sięgać do 9 poziomów w strukturze w głąb. Więc pamiętajmy, że zapraszamy nieraz ludzi, ale też nie wiemy, kto kogo zaprosi na 2., 3., 4., 5. poziomie. Może być to naprawdę cała duża organizacja ludzi, bo ktoś może powiedzieć całą swoją strukturę z jakiejś innej firmy i wtedy będzie się działo naprawdę na naszym koncie. Więc nigdy nie bagatelizujmy nikogo, zapraszajmy wszystkich osób, które są zainteresowane tylko małą inwestycją albo dużą inwestycją, ale osoby też, które chcą budować struktury, które chcą brać udział w programie partnerskim. Wiele osób też początkowo tylko chciało zainwestować, natomiast z czasem stwierdziło, że dlaczego nie, ma fajne kontakty ludzi z gotówką i temat jest nie do powstydzenia. Potężna robi się tutaj korporacja, potężna technologia z przyszłością, więc naprawdę warto tutaj na tym etapie zainwestować środki, ponieważ na tym etapie nie jest to duże ryzyko. My mamy już naprawdę technologię, mamy kilkanaście pojazdów bardzo zaawansowanej technologii, mamy 2 ekotechnoparki, 1 na Białorusi, można się to nie podobać, ale tam wykonywana jest naprawdę potężna praca i odcinając się od całej polityki, tego co się dzieje na świecie, to tam naprawdę wykonano wiele potężnej pracy. No i teraz w Emiratach Arabskich wykonywane są też katorżnicze prace. Pamiętajmy, że tam w tej chwili trwają prace 24 godziny na dobę. Ci ludzie, którzy tam w tej chwili pracują, wykonują te dwie trasy, 2,4 km, chcą to zrobić jak najszybciej, więc prace trwają 24 godziny na dobę. I
to będzie naprawdę czymś głośnym, ponieważ nawet testowe, te trasy 2,4 km, one naprawdę widoczne są na dużym obszarze, prawie 2,5 km i na nich naprawdę dużo się będzie działo. To przyciągnie uwagę miejscowych, ale przyciągnie też uwagę różne delegacje, różne osoby, które gdzieś tam tą trasą się każdego dnia, każdego miesiąca, każdego tygodnia przemieszczają. A poza tym w naszej firmie robi się naprawdę głośno w Emiratach Arabskich, nie tylko. Co chwilę gdzieś jakiś nowy reportaż w radiu dubajskim, czy też jeszcze innych źródłach się ukazuje, więc to się naprawdę dzieje na naszych oczach. Więc warto o tym mówić coraz większej liczbie osób. Kolejny status z potrzebną kwalifikacją, to jest oczywiście status eksperta. Ekspert sięga już do 20 poziomów, jeśli chodzi o głąb struktury. To już jest naprawdę poważnie. Własna inwestycja 5000 dolarów i inwestycja na pierwszym poziomie naszej pierwszej linii 10 tysięcy dolarów. Musimy oczywiście również mieć trzech partnerów o statusie master, z tą różnicą, że dwóch masterów wystarczy nam na pierwszym poziomie. Natomiast jeśli gdzieś tam głębiej w strukturze pojawi się master, ale w niezależnej innej nodze niż tych dwóch bezpośrednich, to też ten master będzie się nam kwalifikował do naszego awansu. Pamiętajmy o tym. Czyli tak, tu widzimy na tej ilustracji. Mamy pierwszego mastera, drugiego mastera. Natomiast trzeci master może być w niezależnej nodze. To jest ten trzeci master, który daje nam kwalifikacje. To pokazuje też tak naprawdę, że osoby, które wejdą do firmy, niekoniecznie najwięcej zarabiają, tylko te osoby, które wykonają określoną odpowiednią pracę. No bo tu ten partner jest o niższym statusie niż osobę, którą zaprosił. No bo osobę, którą zaprosił, już jest masterem, a on jeszcze masterem nie jest. Więc i ten pierwszy na pierwszym poziomie tak samo. Więc zobaczmy, na trzecim poziomie pojawił się master. To pokazuje, że ktoś tam naprawdę wykonał fajną pracę i rozbudował sobie, jak widzimy, w głąb fajnie strukturę i zaczynają się naprawdę fajne rzeczy w jego strukturze dziać. Ale taki master, który się pojawił właśnie w tej niezależnej nodze, daje nam kwalifikacje. Czyli eksperta uzyskujemy 5000 własna inwestycja historycznie licząc, 10 tysięcy inwestycja na pierwszym poziomie też historycznie wszystkich partnerów i trzech masterów. Dwóch na pierwszym poziomie, może być oczywiście trzech lub więcej na pierwszym poziomie, nie ma problemu, ale jeśli jest dwóch, natomiast pojawi się nam trzeci gdzieś głębiej, też nam daje kwalifikacje i sięgamy wtedy 20%, 20 poziomów w głąb. I zobaczmy jeszcze przedostatni poziom, to jest poziom top eksperta. Tutaj warto o to walczyć. Dlaczego? Dlatego, że tak, jeśli wykonujemy regularną pracę, pamiętajmy, regularną pracę, bo wielu z nas naprawdę może być zmęczony w tym, że gdzieś tam zainwestowało 3, 4, 5, 6 lat temu. No i na początku coś się działo w naszych strukturach, później niekoniecznie. Pamiętajmy, że jeśli wykonujemy konkretną, regularną pracę, tydzień w tydzień, w tydzień w tydzień, będą naprawdę efekty. I do tego na Was, drodzy Państwo, drodzy partnerzy, osoby nowe w firmie, zachęcam. Regularność, regularność. Tydzień w tydzień rozmawiamy z ludźmi. Nie bójmy się otwierać ust do osób, do ludzi, których spotykam na swojej drodze. Mówić o firmie, w której jesteśmy. Bo bardzo mało osób wie o firmie Skyward Community. No i możliwości, jakie daje inwestycyjne możliwości na przyszłość. Tutaj tak naprawdę niewielu z nas ma możliwość kupienia udziału bezpośrednio od firmy, zanim będzie rynek otwarty gdzieś tam na giełdzie. Bo najczęściej jest tak, że gdzieś tam dopiero na giełdzie ludzie mają możliwość kupowania po wiele, o wiele, wiele, wiele naprawdę wielokrotnie wyższej cenie.
My mamy możliwość zakupu udziałów niesamowicie wyjątkowego projektu na etapie, zanim w ogóle jest wyjście na rynki zewnętrzne. Po bardzo zaniżonej cenie. O tym też jeszcze za chwilę powiem, przypomnę. Tutaj, jeśli chodzi o top eksperta, to widzimy, że jeśli chodzi o samą kwalifikację partnerów o poziom niższy, tutaj się nic nie zmienia. Dwóch ekspertów przy top ekspercie na pierwszym poziomie, trzeci może być w niezależnej nodze głębiej. I tutaj przykład pokazuje, że tak faktycznie jest. Jeśli chodzi o naszą osobistą inwestycję, to 10 tysięcy osobista inwestycja, historycznie liczona, i jak widzimy, 30 tysięcy pierwsza linia. Te trzy warunki spełniamy, uzyskujemy status top eksperta. Top ekspert przede wszystkim sięga maksymalną głębokość 24 poziomów, ale dodatkowo otrzymuje bonus do $1500, taki miesięczny, comiesięczny bonus stały. To jest bardzo fajne, dlatego że jest to stały bonus, oczywiście od przychodu. Natomiast na tym etapie, jak ktoś ma już top eksperta, to naprawdę ta organizacja jest bardzo dobrze rozrośnięta, rozbudowana, i obrót całej naszej struktury w danym miesiącu kalendarzowym, od pierwszego załóżmy do 30, 20 tysięcy to nie jest problem, żeby uzyskać taki lub większy obrót i otrzymać po prostu comiesięczny bonus $1500, niezależnie od tego, ile otrzymamy bonusów i tak z 24 poziomów. Proszę sobie wyobrazić naprawdę, że to mogą być spore pieniądze, naprawdę spore pieniądze. Więc warto rozbudowywać, warto pracować tydzień w tydzień. Jeszcze przypomnę, pewien tam slajd będę miał dalej, który pokaże, w jak prosty sposób, oczywiście schemat jest jakiś taki standardowy, ale jak prosty sposób, poprzez systematyczność, można zarabiać w tej firmie coraz więcej w programie partnerskim. I ostatni status, jaki uzyskujemy tutaj w firmie, przynajmniej na tym etapie rozwoju spółki, to jest Sky Expert. Sky Expert musi mieć osobistą inwestycję w wysokości $20 000 liczone historycznie. Widzimy również $50 000 struktura na pierwszym poziomie. I w tym wypadku musimy mieć już czterech, nie trzech, ale czterech top ekspertów. Dwóch może być na pierwszym poziomie, jak widzimy na tej ilustracji po prawej stronie. Natomiast pozostałych dwóch może być głębiej w niezależnych nogach. Jeśli spełniamy ten warunek, 20 tysięcy, 90 tysięcy struktura plus czterech top ekspertów, uzyskujemy stały raz na zawsze status Sky Expert. Sky Expert, mając obrót minimum $30 000 lub więcej w strukturze całej, uzyskuje $2000 bonusu stałego miesięcznego i z 24 poziomów z obrotu tego, co się dzieje w danym też miesiącu, otrzymujemy te pieniądze w postaci bonusu na nasze konto. Wszystkie środki możemy wykorzystać poprzez wypłatę. Taką wypłatę na przykład robiłem wczoraj, dzisiaj już były środki na koncie, USDT TRC20, USDT, to jest ten Ethereum, z tego co pamiętam, odpowiednik dolara w tokenie, więc do 24 godzin środki są na koncie. Natomiast możemy wykorzystać również je na raty, na kupno nowych udziałów lub wewnętrznie sprzedać dowolnemu partnerowi w swojej strukturze. To jest bardzo oczywiście korzystne, ponieważ jak mamy nowych partnerów, których zapraszamy, chcą wykonać oni dodatkową jakąś inwestycję, to odkup od nas zawsze będzie dużo tańszy gdzieś tam niż kupno gdzieś poprzez kartę, zasilenie kryptowalutą czy jeszcze innymi źródłami, ponieważ nie będzie żadnych tych prowizji, tylko najczęściej uczciwie jest to sprzedaż jakaś na przykład po kursie średnim NBP, tak jak gdzieś w Narodowym Banku ten kurs dolara po prostu stoi.
starajmy po prostu się nie zarabiać na naszych partnerach, nie sprzedawać drożej, czy w jakikolwiek tutaj nie bawmy się w kantor. To są nasze oczywiście pieniądze, możemy zrobić z nimi co chcemy, ale uczciwie jest po prostu je sprzedać po rzeczywistej wartości na dany dzień. Tutaj jeszcze krótki slajd przypominający, że ten podstawowy bonus w wysokości $15 to jest nie wszystko, co można wyciągnąć z programu partnerskiego, ponieważ przy systematycznej pracy miesiąc w miesiąc, tydzień w tydzień, jeśli rejestrujemy nowych partnerów co tydzień, którzy później zakupują kolejne pakiety, to jeśli tych płatności w danym miesiącu zgromadzi się 5, 10 lub 20, to przy 20 płatnościach w danym miesiącu, ratalnych lub jednorazowych, nie ma to znaczenia, po prostu zapłata na pierwszym poziomie przez któregoś z naszych partnerów, wtedy możemy uzyskać 3% więcej bonusu z pierwszego poziomu, czyli wszystkich tych płatności otrzymamy nie 15, ale jest możliwość uzyskania 18%. Przyznacie Państwo, że naprawdę to są całkiem niezłe prowizje, 18% z pierwszego poziomu. Krótko podsumowanie, minimalna inwestycja w naszej firmie to $50. Wydaje mi się, że stać większość osób, nawet tych, którzy dostają 500+, żeby na przykład dziecku w postaci zamiast posagówki kupić udziały przez kilka miesięcy, albo na przykład przez rok. 500 do po $100, zobaczmy, zamieniać $100 co miesiąc przez 12 miesięcy. To naprawdę fajna lokata dla dzieci. Pamiętajmy, że wykorzystujmy te różnego rodzaju triki, może nawet nie triki, tylko po prostu te argumenty w rozmowie, że nawet dziecku, które dostaje te 500 przez 12 miesięcy, mamy odłożone tak naprawdę 6 tysięcy i 6 tysięcy to jest ponad $1000, ponad $1000. To są fajne, to jest fajny pakiet inwestycyjny dla dziecka, na przykład maluszek czy student, nie ma znaczenia, tam są różne, wiemy, że pakiety na naszych kontach. Może ktoś zakupić po prostu sobie co miesiąc taki mniejszy pakiet. I to będzie, uważam, dużo, 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 dużo lepsze niż jakakolwiek posagówka, zwykła posagówka, z której wiemy często, że po kilku latach, raz w roku, dwóch, trzech, prolongata była dłuższa i się okazało, że na przykład ktoś przerwał taką posagówkę i nie dostał nic z firmy ubezpieczeniowej, albo dostał grosze. Tutaj mamy przede wszystkim raz zakupione udziały, one nigdy nie przepadają. 100% kupionych udziałów w danym miesiącu to 100% to jest nasz kapitał zainwestowany w spółce. Tu nic nie przepadnie, tu nie ma żadnej jakiejś prolongaty, jakiś okresu wykupu i tak dalej. Nie, raz kupione udziały to są udziały w 100% nasze. Jesteśmy współwłaścicielami spółki i całego dobra. Pamiętajmy, wykorzystajmy to naprawdę bardzo dobrze, bo to jest bardzo fajny argument do rozmów z rodzicami o zadbanie na przyszłość, jeśli chodzi o ich dzieci. A tych środków dosyć ludzie sporo dostają, często przepuszczają je na różne rzeczy. Bardzo ważna sprawa to, że w tych zasadach mamy 24 poziomy, program partnerski, bardzo fajny. No i oczywiście możemy zaprosić, zarejestrować dowolną ilość osób. Tutaj naprawdę nie ma ograniczenia. Pamiętajmy również, że możemy zapraszać zarówno Polaków, jak i Ukraińców, którzy przyjechali do nas, jak i wiele osób z różnych krajów. Mamy cały back office w wielu językach, tłumaczony w sposób oryginalny, wierny, i każdego takiego obcokrajowca możemy zaprosić do firmy. Tutaj krótkie podsumowanie, jeśli chodzi o te poziomy. Przy poziomie mastera otrzymujemy
prosty, zwykły długopis, także nic jakiegoś tam szczególnego. Natomiast wiadomo, że już każdego interesuje gotówka, więc jednorazowy bonus, może też nie są takie wielkie bonusy, ale to jest zawsze dodatek, bo jeśli ktoś uzyskuje status eksperta, to top eksperta i sky eksperta, to i tak go uzyskuje. Pamiętamy później co miesiąc tam od top eksperta i sky eksperta są fajne bonusy miesięczne do obrotu, struktury i tak dalej, ale jednorazowy bonus dla eksperta jest to $500. Top ekspert otrzymuje 1500 i sky ekspert otrzymuje $2000. To jest taki fajny dodatkowy prezent za uzyskanie tych trzech ostatnich najwyższych statusów w firmie. Szansa, może ja tak patrzyłem na ten slajd, szansa na zostanie częścią projektu, który zmieni cały świat, to nie jest szansa. Tak naprawdę to jest fakt. Jeśli ktoś z Państwa już kupił udziały, to nie jest to szansa. To jest fakt dokonany, że staliście się po prostu częścią projektu, który zmieni cały świat. To jest fakt. Projekt został oceniony przez niezależnych ekspertów, wyceniony na wartość $400 miliardów, zanim wbito pierwszy szpadel na Białorusi, jeśli chodzi o zaczęcie budowy ekotechnoparku. On został wyceniony sama technologia. To, co było na papierze, to, nad czym pan Anatoli Junicki pracował 40 lat swojego życia wcześniej, został wyceniony na $400 miliardów. Wyobraźmy sobie, jakakolwiek firma na świecie została wyceniona na tyle, zanim cokolwiek powstało. Bo już my nie mówimy o projekcie, bo teraz firma, gdyby oni niezależni eksperci wycenili dzisiaj naszą firmę, gdzie firma ma kilkanaście bardzo wysoko zaawansowanych technologicznie pojazdów, infrastrukturę w jednym ekotechnoparku, infrastrukturę powstającą w drugim ekotechnoparku, kontrakty już na wielomiliardowe, wstępne umowy, to wartość byłaby wielokrotnie wyższa. Natomiast zanim cokolwiek wybudowano, na tyle wyceniono technologię, której my jesteśmy dzisiaj współwłaścicielami. Więc jeśli masz jakiekolwiek oddziały, to nie jest to szansa, tylko stało się to faktem, że jesteś częścią projektu, który naprawdę zmieni świat. Będziesz mógł korzystać ty z tych środków, twoje dzieci, wnuki, prawnuki. O tym też jeszcze na koniec dzisiejszego webinaru. Tu krótkie przypomnienie, jeśli chodzi o same pakiety, to wiemy, że pakiety dzielą się na te na jednorazowe płatności, które rozpoczynają się już od $50 miesięcznie i na te płatności ratalne. Jak widzimy, pamiętamy, mamy taki pakiet jak InnoTrans, gdzie trzy zakupione jeden po drugim dają nam dużo wyższe dyskonto, bo początkowo jest to dyskonto 30, później 34 i 44. O tym też za chwilę, co to jest to dyskonto dla osób, które może są pierwszy raz. Mamy tutaj, widzimy też taki pakiet jak Szybki Start, Maluszek, Student, czyli ten, któryś z pakietów, który może być zakupiony właśnie na przykład dla naszych dzieci. Pamiętajmy, że po spłacie tych pakietów to my jesteśmy właścicielami tych udziałów, zarówno maluszka, jak i studenta. No oczywiście możemy scedować na dorosłe nasze dziecko takie udziały i taka jest możliwość, te pakiety dają taką możliwość. Natomiast po spłacie, gdyby coś zaszło, jakaś zmiana, często gdzieś życie dyktuje różne sytuacje, różne scenariusze, to po spłacie maluszka i studenta, jeśli nie wykonamy żadnej dyspozycji ze strony naszej na support do firmy, żadnych prośb, żadnych danych nie będziemy wysyłać, to po prostu my jesteśmy w 100% właścicielami spłaconych udziałów. Bez względu na to, jakikolwiek udział i pakiet kupimy. Mamy je różne, tak jak powiedziałem, większość, tutaj niektóre z tych wcześniejszych, widzimy, że na przykład maluszek i student możliwość rozłożenia jest na 9 rat, natomiast standardowo większość rat jest 5 obecnie,
na 5 miesięcy lub w gotówce jednorazowo od $50 wzwyż. Tutaj ograniczeń nie ma. Pakiet może być jakiś oczywiście ograniczony, maksymalny na przykład 150 czy ileś tysięcy dolarów, ale możemy tych pakietów kupić kilka, kilkanaście. Tutaj firma na ten moment nie robi jakichś sztucznych ograniczeń. Może krótko jeszcze powiem, co oznacza właśnie to dyskonto. Na przykład przy tym pakiecie 2,5 tysiąca, ktoś wpłaca 2,5 tysiąca, kupuje pakiet, otrzymuje 82 tysiące udziałów i ma dyskonto 33. Dyskonto to nic innego jak ilość, raczej wielokrotne zaniżenie ceny danego udziału do jej rzeczywistej wartości. Mam nadzieję, że to dobrze powiedziałem. Czyli chodzi o to, że na przykład za $1 otrzymujemy od firmy 33 udziały o wartości nominalnej $33. Czyli tak naprawdę na dzień dobry firma daje nam udziały, które w cenie nominalnej warte są jeden udział, $1 warty jest $33. Za 2,5 tysiąca płacimy tylko, dostajemy 82,5 tysiąca udziałów, warte w cenie nominalnej $82,5 tysiąca. Żeśmy to dobrze zrozumieli. To jest minimalna cena wynikająca z umowy. Po zakończeniu 15 etapu, przed wejściem, tak naprawdę po wejściu właściwie na rynki zewnętrzne, po debiucie firmy, i to jest minimum, które możemy otrzymać. Natomiast ja przypuszczam, to jest moje oczywiście, moje zdanie, że firma jak wejdzie na giełdę, no to nie sądzę, żeby udział kosztował $1, że będzie to dużo, dużo wyższa cena. Może to być 10, może być to 20, może być więcej, ale to tak mniej więcej pewnie będzie się gdzieś w tych okolicach trzymać. Natomiast cena minimalna w cenie nominalnej jest to $1 za $1 dostajemy, jeśli mamy dyskonto 33, dostajemy 33 udziały i one są warte, ten $1 jest jak gdyby przetworzony na $33, czyli 3300% dostajemy na dzień dobry. Każdy z nas w momencie, kiedy kupi udziały, to jest bardzo ważne, w momencie, kiedy kupi udziały i spłaci je, jeśli w gotówce to od razu, jeśli w ratach to po spłacie ostatniej raty, otrzymuje umowę. Umowa tak zwanej pożyczki, na której jest bardzo ważny zapis, to wykorzystujcie w rozmowach z ludźmi, z potencjalnymi partnerami i inwestorami. Otrzymujemy umowę w dwóch językach, rosyjskim i angielskim. I na ósmej stronie, tak mi się wydaje, że to chyba w większości kontraktów będzie w naszych dokumentach, to jest fragment z jakiegoś tam jednego małego pakietu mojego. Na ósmej stronie jest zapis, no, zakup 17 tysięcy udziałów. Te udziały są w klasie A. Tak zwana klasa uprzywilejowana najczęściej. Często gdybyśmy szukali informacji, to znaczy udziały klasy A, no to będzie pisało, że jest to właśnie klasa uprzywilejowana, która ma pierwszeństwo na przykład do dywidend, które się pojawią na przykład w spółce do podziału na udziałowców. I to, co najważniejsze, to też pokazujcie ludziom, cena nominalna jednego udziału, $1. Czyli tak naprawdę, jeśli ten pakiet był warty wtedy, nie wiem, z $50, załóżmy, no tak strzelam teraz, bo ja nie wiem, nie pamiętam, ile on kosztował, i dostałem, załóżmy, 17 tysięcy udziałów, to załóżmy za $50, dyskonto było wtedy spore, kilkaset procent z jakiegoś tam swojego czasu, dostałem, załóżmy, za $50, dostałem w cenie nominalnej $17 tysięcy. Wielokrotność. Tutaj w naszych biurach, w zakładce Moje Certyfikaty, oczywiście mamy możliwość przeglądania sobie certyfikatów, możemy zamówić do domu w formie papierowej, ale jest nad tym
po spłacie pakietu jest taka informacja: otrzymaj wyciąg z rejestru na maila. Jak to klikniemy, to przyjdzie nam taki dokument: wyciąg z rejestru spółki. I to jest jeden z jakichś tam części pakietów moich na wartość 2 300 000. I dostajemy odpowiednie dokumenty z numerami tych udziałów, które są zapisane sztywno w spółce, że my imiennie jesteśmy współwłaścicielami, wykupiliśmy udziały w spółce na całe dobro, które tworzy się w korporacji, niezależnie od tego, która to będzie podspółka w firmie. Jest to, jak to mówię, twór połączony. Jesteśmy udziałowcami i wpisani jesteśmy do rejestru spółki jako jeden ze współwłaścicieli całego przedsięwzięcia. Też to mówmy ludziom, ponieważ to są bardzo ważne informacje. Nieraz ludzie pytają się, co otrzymam za to, że wpłacę pieniądze. Mamy umowę, na której jest zapis dokładnie, co firma nam daje, czyli umowa jest zapis, że dostajemy, mamy gwarancję ceny nominalnej 1 dolar. Za 1 dolara na przykład, jeśli dostajemy dyskonto 40, bo takim dyskoncie kupujemy, to ilość udziałów, które otrzymamy, to będą w formie dolarów 1 do 1. Cena minimalna, jaka to może być. Natomiast jeśli rynek zdecyduje, że to będzie 10 czy 20 czy 30 dolarów za 1 dolar, to zarobimy wielokrotnie więcej. Nasz inwestor jest współwłaścicielem innowacyjnej technologii transportowej. Jeśli jesteśmy też inwestorami i udziałowcami, to też jesteśmy współwłaścicielami innowacyjnej technologii transportowej, która zmieni świat. I to jest ten slajd, o którym już mówiłem ponad tydzień temu, ale przypomnę, ponieważ to jest kolejny, drugi sposób na to, jak rozmawiać z potencjalnym inwestorem o sprzedaży naszych udziałów. Dlaczego warto kupić nasze udziały, a nie trzymać w przysłowiowej skarpecie w domu, niektórzy trzymają w sejfach, w jakichś tam pudełkach, w szafkach, w różnych miejscach pochowane pieniądze lub w banku. Bez względu na to, czy trzymamy w banku, czy trzymamy w skarpecie, czy w jakiejkolwiek skrzynce, to pamiętajmy, że to nie ustrzeże nasze pieniędzy przed czym? Przed inflacją. Tu jest fajny przykład podany. Inwestujesz pieniądze SWC 1000 dolarów. Masz pieniądze w banku 1000 dolarów. I co się dzieje? Inwestycja z dyskontem na przykład, tu jest podany przykład dyskonta 1 do 40. Oczywiście wiemy, że teraz możemy w różnych promocjach, które firma robi, uzyskać dużo wyższe dyskonta, ale standardowe, załóżmy 1 do 40, to jest takie dosyć dobre dyskonto na ten moment. I co tu mamy? Dostajemy 40 000 akcji za 1000 dolarów, no bo takie dyskonto, nie? 1 do 40, 40 000 akcji. Natomiast aktualna inflacja w polskich złotych, jak wiemy, jest już wyższa, oczywiście 16,1, ale zakładamy, że jakaś średnia się może utrzyma na poziomie 15. Straty co najmniej z 1000 dolarów w banku lub w skarpecie przysłowiowej 150 dolarów. Czyli po roku będziemy mieć rzeczywistą wartość naszych środków, które trzymaliśmy, nie inwestując je na przykład właśnie SWC, 850 dolarów. To się dzieje po 2 latach. Po tym jak firma wprowadzi wolne akcje do obrotu giełdowego, to też za chwilę wyjaśnię, według wartości nominalnej będzie to jedna akcja, 1 dolar. Szacowana inflacja w Polsce w 2023 niestety może być wyższa. Mówi się o 20 lub nawet więcej procentach. Zakładamy, że to będzie, załóżmy, 20 i na tym poziomie się zatrzymamy, choć boję się, że to może być nawet więcej, co oznaczałoby stratę w wysokości już od 850 kolejne 170 i zostaje nam po 2 latach 680 dolarów, czyli 320 wyparowało. I zakładamy, zobaczmy,
firma wprowadza do obrotu wolne akcje do obrotu giełdowego. Co się dzieje? 40 razy 1000 otrzymujemy możliwość sprzedaży na giełdzie minimum po cenie 1 dolara, czyli otrzymujemy 40 tysięcy dolarów. W banku po 2 latach mamy stratę 320 dolarów, czyli zamiast 1000 możemy wyciągnąć 680 dolarów. Widzimy różnicę? 40 tysięcy w ciągu 2 lat, a strata 320 z 1000. I tak naprawdę rozmawiając z kimś, to tylko ty decydujesz, jak chcesz zwiększyć wartość swoich pieniędzy. Czy trzymać je w banku, uważać, że one są bezpieczne, a inflacja jest żdera żywcem, 15%, 20%, być może więcej. Czy kupując udziały, które na dzień dobry w dyskoncie otrzymujesz dużo, dużo wyższy zysk, gwarancję masz. Czyli na przykład dostajesz 40-krotny zysk, 40-krotny zysk. To jest 4000 przy dyskoncie 40, 4000% na dzień dobry. To jest minimum. W momencie, kiedy firma wprowadzi wolne akcje do obrotu. Wolne akcje do obrotu to jest to, że firma ma pewną pulę udziałów, które wprowadzi do obrotu giełdowego. Rynek zdecyduje, ile na wolnym rynku te udziały będą warte, na przykład dolar, może to być 10, może być 20 dolarów, bo wolne akcje na rynku giełdowym, rynek zdecyduje faktycznie, ile te udziały będą kosztować. I wtedy my, mając swoje udziały, możemy je sprzedać na tym wolnym rynku, wprowadzić je też, bo jesteśmy współwłaścicielami, więc również możemy je sprzedać. Możemy oczywiście trzymać dla dywidend, które będą wypłacane co roku, albo sprzedać po cenie na wolnym rynku, w obrocie giełdowym. Ale to będzie wtedy 40 razy więcej przy tym dyskoncie 40. Natomiast w banku po 2 latach będzie 32% mniej. Taka jest różnica. To jest fajny argument do rozmowy z ludźmi w dobie obecnej, teraz, najbliższe miesiące i przyszły rok. Fajny przykład sprzedaży jest, jeśli chodzi o posagówkę. Nie ma lepszej w tej chwili zabezpieczenia, ponieważ posagówka, jak wiemy, różnie z nią bywa i różne sytuacje w życiu naszym są, że po roku, 2 lat możemy niekoniecznie przez 18 lat życia dziecka może nas stać na tą posagówkę i później ten odkup jest dużo, dużo mniejszy w stosunku do kwoty włożonej. Natomiast kupione udziały w naszej spółce są w 100% nasze i 100% z dyskontem, którym kupiliśmy, zostaną nam wypłacone. Czym oczywiście my będziemy mogli je sprzedać na giełdzie, kiedy zostaną wprowadzone do wolnego obrotu. Więc tak to wygląda, mamy dwie możliwości sprzedażowe. Zarówno formę, jaką posagówki, której nam nic nie zje, żaden jakiś okres wykupu i tak dalej, nawet gdybyśmy tylko przez rok co miesięcznie sobie kupowali jakieś udziały dla dziecka lub my osobiście z myślą o dziecku. Natomiast przy posagówce wiemy, że często jest to naprawdę, są to dużo straty. Pracowałem w ubezpieczeniach przez wiele lat, więc wiem, jak to wygląda. Wiem, ile było lapsów tych polis, które upadły. Niestety, ponieważ były lepsze i gorsze okresy dla ludzi i często ludzie byli zmuszeni do tego, żeby przerwać płacenie miesięcznych płatności. No i naprawdę tracili na tym. Tutaj przy naszej firmie, w momencie, kiedy kupujemy udziały, to nikt nie straci. Nawet gdyby ktoś kupił nie co miesiąc, no bo ja zalecam w tym wypadku co miesiąc, na przykład po 100 czy po 100 dolarów, jakiś pakiet mały. Ale nawet gdyby to był pakiet miesięczny, to wiemy, że jeśli nie spłacimy całego pakietu, tylko zapłacimy 3 raty i 2 rat nie zapłacimy, to wiemy, że tych pieniędzy nie stracimy, ponieważ firma zwróci nam je w postaci gotówki na konto i możemy wtedy za nie kupić udziały. Nic nam tutaj firma nie zabiera, po prostu jedynie może być tak, że
że będzie po prostu zwrot środków na konto. Oczywiście zawsze możemy jakąś pisać prolongatę o 1 czy 2 miesiące do firmy, ze względu na jakąś tam sytuację losową, ale też zalecam często właśnie jakieś takie miesięczne pakiety, kupowanie i stawanie się od razu ich właścicielem w 100% po danym konkretnym dyskoncie. Tu jest ten przykład jeszcze krótki dotyczący co warto zrobić w najbliższych tygodniach, czyli po prostu ta systematyczność. Stwórz grupę 4 osób, zrób plan 3-miesięczny. Otrzymasz dyskonto 1 do 100, bo jest taka możliwość. Na przykład 5 spotkań tygodniowo, 4 rejestracje, no i przy rejestracji oczywiście są zakupy. Możemy zarobić tygodniowo $200, miesięcznie 800, ale pamiętajmy, że kolejne miesiące, jeśli to jest plan 3-miesięczny, te prowizje się będą nakładać, bo zaczną spływać tam kolejne prowizje z wcześniejszych miesięcy. Więc również ten dochód miesięczny będzie się zwiększał po drugim, po trzecim miesiącu. To warto o tym pamiętać. Ja zachęcam do wszystkich albo wzięcie zrobienia sobie tego planu, wzięcie sobie go do serca. Oczywiście 5 spotkań tygodniowo to jest bardzo mało. Dla naprawdę liderów to te 2-3 spotkania dziennie. To jest już jakiś wariant. Razy, załóżmy, nawet chociaż 5, nie mówię 7 dni w tygodniu, ale 5, to przy 3 spotkaniach mamy 15 spotkań. I niech będzie chociaż 50%, to chociaż 50% efektywność. To będą naprawdę duże efekty finansowe. Do tego Was, drodzy Państwo, zachęcam. Tutaj krótkie zdjęcie. Pamiętajmy o tej SwiftFoci z naszym dowodem, z kartką A4, imię, nazwisko, SWC i bieżąca data. Jeżeli chcemy coś na naszych kontach zmienić, to na pewno to przyspieszy zawsze realizację danego maila do supportu. Czyli oprócz tego, co jest naszą prośbą do supportu, to taką SwiftFocie warto dołączyć w pliku. Krótko teraz o newsach, ostatnich newsach. Teraz końcówki, tutaj mamy z 12 września. W Szarży trwają prace nad nowym filmem Anatolia Mielnickiego, z filmem z Anatolim Mielnickim. I co najciekawsze, uważam, że ten film naprawdę będzie na wysokim poziomie i ten materiał będzie można wykorzystywać również w rozmowach z poważnymi inwestorami, z przyszłymi partnerami, inwestorami. Będzie to dobrze wykonany film, który zwróci uwagę na naszą technologię, dlaczego ona tak naprawdę przewyższa wszystko to, co w tej chwili jest znane światu, jeśli chodzi o transport. No i tutaj na przykład, jak powiedziano, że można na przykład zbudować naszą linię w mieście, w górach nad długimi bariami wodnymi, czyli rzekami, jeziorami, jeszcze większymi zbiornikami wodnymi. Dużo mniej materiału. Nie będzie to w żaden sposób zakłócać krajobrazu, infrastruktury już obecnie istniejącej, ponieważ to wszystko nad ziemią. Pamiętajmy, że również ta wysokość słupów, która tworzona jest na przykład w Białorusi, czy w ZEA, czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to są parki, miejsca, centra testowe. Więc aby zaoszczędzić na materiale, nie robi się tego na bardzo dużych wysokościach. Nie ma potrzeby robienia na 20, 10, 20 czy więcej metrów wysokości. Natomiast jeśli będzie taka potrzeba, to takie słupy, takie szyny strunowe mogą być zawieszone na wysokości 20, 50, 100 metrów nad ziemią, kompletnie w żaden sposób nie wchodząc w konflikt z naturalnym środowiskiem czy jakimkolwiek innymi utrudnieniami. Bo wyniesienie tego na górę to już jest kwestia inwestycji, na jakiej wysokości to ma być. Także te, które widzimy w Zjednoczonych Emiratach, w Szarży i na Białorusi, to po prostu to są testowe, więc nie ma potrzeby robienia nie wiadomo jak wysoko ich dodatkowego materiału marnowania. Lepiej wybudować dłuższe tory testowe.
Także ten materiał, który będzie tutaj przygotowany, na pewno nam się wkrótce przyda do fajnych rozmów z ludźmi. O, tu kilka zdjęć, które gdzieś tam będą pewnie wykorzystane we filmie w trakcie nagrywania. Szybki transport strunowy trafił też na okładkę czasopisma naukowego. Jeden z rosyjskich właśnie czasopism naukowych ukazał bardzo obszerny artykuł na temat naszego szybkiego transportu. Zwrócono oczywiście uwagę na najważniejsze cechy tego transportu. No, że jest on bardzo szybki, że pierwszy raz został pokazany na targach InnoTrans w Berlinie. My też osobiście wtedy byliśmy w Berlinie na konferencji w tym roku, 2018. Również zwrócono uwagę na dużo niższy koszt, że 3,7 milionów za kilometr. Współczynnik, jeśli chodzi o opór, nasz jest 0,06, natomiast najlepsze auto, jakie stworzono z najniższym oporem, to 0,189, czyli 3 razy gorszy opór, większy niż nasz środek transportu. Również jeśli chodzi o to, co w przyszłości jest planowane, to zwrócono uwagę, że szybki transport i ten tor testowy będzie wymagał przynajmniej 21 km. Ja tam zawsze mówiłem, że do 30 km potrzebny jest ten tor, żeby rozpędzić, zatrzymać i jeszcze jakiś odcinek czasu jechać z szybkością 500 na godzinę, a być może nawet szybciej, jeśli będzie tor wykonany testowy dłuższy. No i wnętrze oczywiście tego pojazdu, które my widzieliśmy, wielu miało możliwość się w nim przejechać na Białorusi, no to robi naprawdę wrażenie, jest to majstersztyk. A jeszcze większy majstersztyk, dużo większy majstersztyk będzie pokazany w tym roku, ponieważ rozpoczęto w zeszłym roku budowę, opracowanie szybkiego modelu o pojemności pasażerskiej 22 osób. Oczywiście z możliwością zwiększenia tego kadłuba do tam chyba 40 chyba ponad osób i ze środkowym przejściem, tak jak w dobrym jakimś takim naprawdę nowoczesnym autokarze, przejściem z bagażnikiem, z łazienką. I to wszystko będzie zasuwać szybkością minimum 500 na godzinę górą. Więc również ten nowy środek transportu, który w tej chwili jest tworzony, ten na 22 osoby lub więcej, zobaczymy w tym roku. Myślę, że w szarży on się pojawi w momencie. Zresztą taka była obietnica ze strony tutaj pana Anatolia Jamińskiego. Jak będzie wyglądał magazyn kontenerów w centrum testowym, to tutaj pokazano taką, powiedzmy, makietę. To, co jest w tej chwili tworzone na tym torze numer 2, czyli tym torze testowym 2,4 km. Tutaj założenia są takie, że planowo między grudniem a styczniem mają być te testy szybkości dużego kontenera o długości 420 stóp z prędkością 100 km na godzinę. Na tym wcześniejszym torze testowym, który jest wykonany już w większej mierze, czwórka, wiemy, że wkrótce będą robione testy po pełnym zakończeniu, testy taboru miejskiego z tą szybkością 150 na godzinę i wtedy rozpoczynamy fizyczną budowę. Tu krótka informacja, nie będę dawał się szczegóły. Rozpoczął się super finał, ten SWC Champion. Chodzi tutaj o ten konkurs trzyetapowy, ta trzecia, ostatnia część rozpoczęła się 15 września, będzie trwać do, o ile pamiętam, do 14 grudnia. I ja zachęcam Was do tego, żeby dokładnie się z nim zapoznać, bo on jest dosyć obszerny, więc nawet nie ma czasu na to, żeby go tutaj jakoś tam omawiać. Jest podzielony oczywiście na te etapy, na te gdy podetapy, ten brązowy, srebrny i złoty. Natomiast jest ten trzeci etap superfinału SWC Champion, powiedzmy, jest najbardziej przyjazny dla wszystkich nas partnerów, ponieważ tam najwięcej, jak gdyby w tej części jest najwięcej możliwości zdobycia którekolwiek z tych nagród, która tam jest rozpisana.
I pamiętajmy, że w finale jest wycieczka również do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To tak naprawdę na bogato, łącznie oczywiście zapewne z odwiedzeniem naszego Centrum Innowacji w Szarży. Więc warto naprawdę walczyć. Firma oczywiście nam w tym pomaga, ponieważ przedłuża znów do 30 września tą propozycję Join 24 Plus, czyli z możliwością zaproszenia partnerów nowych, ich rejestracją, weryfikacją i nowym zakupem. I my mamy wtedy możliwość podniesienia swojego dyskonta przy tego typu warunkach spełnionych, które tu są opisane w tych dwóch punktach. Mamy możliwość uzyskania dyskonta 1 do 70. Jeśli pamiętamy, co to jest dyskonto, to wiemy, że za 1 dolara dostaniemy 70, w tym dyskoncie 70 udziałów wartych 70 dolarów, czyli 7000% na dzień dobry w umowie zagwarantowane. Firma przedłuża to i ja myślę, że i tak liczę na to, że i również i w październiku, jeszcze w listopadzie coś wymyśli bardzo fajnego, żebyśmy my mieli argumenty do tego, że rozmawiamy z partnerem potencjalnym, rozmawiamy z inwestorem potencjalnie i oprócz tej standardowej oferty, którą mamy na stronach, żebyśmy mieli naprawdę jakieś fajne asy w rękawie do tego, żeby zachęcić ludzi do działania w programie partnerskim, bo mogą uzyskać jeszcze wyższe dyskonta, dużo większe korzyści. Bo pamiętajmy, że ci, którzy weszli do firmy 4, 5, 6 lat temu, kupowali udziały z dyskontem nawet 1 do 400, 1 do 600. Dzisiaj mówimy o 1 do 70 w bardzo dobrych warunkach. 1 do 40 nawet jest to dobry dyskont, bo mówimy o 4000, mówimy o 7000%, no bo tak dyskonto, jak tak policzymy, to tak to wygląda, bo skoro dostajemy za 1 dolara 70 dolarów, to łatwo policzyć, ile to jest procent. Więc naprawdę wykorzystajmy te oferty, które firma daje do zachęty ludzi, żeby zadziałali. Teraz mamy 2 tygodnie pewnej oferty, gdzie każdy nowy partner wchodząc może uzyskać też dyskonto 1,70, ponieważ prowadza dwóch partnerów, oni robią zakupy odpowiednie i to dyskonto, trzykrotny zakup w ciągu 24 godzin, daje możliwość podniesienia tego dyskonta nawet do 1 do 70. Więc warto to robić, warto podziałać. No i na koniec to zdjęcie, które jeszcze tydzień temu widzieliśmy, ale ono naprawdę pokazuje to, w jakiej firmie jesteśmy i że jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, bo zobaczmy. Warren Buffett, inwestor, miliarder. Jeśli miliarder, nie milioner, bo gdyby to był milioner, no to naprawdę już robi wrażenie, ale mówimy o miliarderze i mówi takie słowa. Wszystko, co musisz zrobić, kupić akcję wybitnego przedsiębiorstwa po cenie niższej niż ich rzeczywista wartość. My dzisiaj kupujemy po cenie niższej niż ich rzeczywista wartość, bo ich rzeczywista wartość to jest 1 do 1, minimum 1 dolar. Natomiast firma nam na ten moment sprzedaje z dyskontem 1 do 30, 1 do 40, 1 nawet do 70, czyli o 7 tysięcy cena zaniżona niż ich rzeczywista wartość. Zrozummy to naprawdę dobrze. I to jest jeden czynnik, który musimy zrobić według Buffetta. Akcje biznesu zarządzanego przez ludzi uczciwych i utalentowanych. O takim zapewne jest Anatolij Nicki, który przez 40, prawie 50 lat ciężko pracował, by zobaczyć swoje dzieło na własne oczy w realu. Wtedy naszym preferowanym okresem posiadania akcji jest wieczność. I tak będzie. Dlatego, że jeśli ich nie sprzedamy na wolnym rynku, możemy sprzedać, bo to będą nasze udziały. Możemy część sprzedać, a część zatrzymać. Jeśli zatrzymamy udziały, to będziemy brać dywidendy coraz wyższe. Od pierwszej dywidendy, którą uzyskamy w danym roku, możemy liczyć na to, że w kolejnym roku będzie wyższa, w kolejnym jeszcze wyższa, za 2, za 3, za 5 lat jeszcze wyższa. Więc my możemy z tego żyć, mogą żyć nasze dzieci, wnuki i prawnuki. I o to tu chodzi, i taka jest tutaj myśl przewodnia tej wypowiedzi człowieka, który
dorobił się bardzo dużych pieniędzy właśnie chociażby na udziałach, kupowaniu udziałów w odpowiednim momencie. Informacja, którą my dzisiaj mamy, jeśli chodzi o firmę Skyward Community, jest to informacja, która powinna trafić do każdego człowieka. I tą myślą kończymy dzisiejszy webinar. Ja też dziękuję Wam, drodzy Państwo, za obecność, za to, że poświęciliście ze mną ten czas, tą godzinkę i 5 minut. I spotykamy się już w przyszłym tygodniu, we wtorek. Być może będą nowe, ciekawe newsy. Ja to wtedy o nich powiem. Być może coś w kularach, coś, co będę mógł przekazać, bo nie wszystko mogę przekazywać na oficjalnych webinarach. Natomiast jeśli tylko coś się takiego pojawi, naprawdę, co mogę przekazać, to na pewno na takim webinarze się pojawi. Serdecznie zapraszam najbliższy wtorek, godzina 20, no i pewnie za tydzień, o ile pamiętam dobrze, chyba jeszcze będzie miał też Janusz Tomczak w czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, dziękuję za dzisiejszy webinar i pozdrawiam, do usłyszenia.